Halo, dobry wieczór. Tutaj czwarty odcinek Radia Blazers. Witają Was Grzesiek Parzych i Andrzej Tropaczyński. Cześć Andrzej. Cześć Grzesiek. Jak ostatnio rozmawialiśmy, było 2-0 w bilansie dla Blazers, teraz mamy 8-3, czyli tendencja utrzymana. Tak, 1/8 sezonu za nami. Tak, chociaż żałuję tej wpadki z Wizards, którzy przegrywali później z wszystkimi właściwie. No ale Kelly Oubre się objawił. Jeden mecz w roku. No tak, i akurat chciał, żeby... No i Morris nas zawsze zabija. Tak, nas, Morris. Blazers, znowu tak. Powiedziałem nas. Nie? Mamy się pilnować z tym, tak jak wszyscy inni podcasterzy. Ale jest 8-3, jest dobrze. Zwłaszcza ta wygrana z Milwaukee chyba robi wrażenie. No zdecydowanie, no na ten mecz wszyscy czekaliśmy, bo tam te poprzednie mecze to tutaj nie było Davisa, tu nie było Hardena, dało się tam niektóre z tych zwycięstw wytłumaczyć w inny sposób niż tylko grą Blazers. To prawda, więc tutaj był pełny skład i rywal silny i w dużym pędzie rozpędzony. Jak myślisz, co decydowało o wygranej? Znaczy to trudno powiedzieć, bo w zasadzie wszystko zaklikało w tym meczu. W zasadzie no ja, trudno by było tam jakiekolwiek słabe punkty znaleźć. No 40 McColluma, no to nie możemy obok tego przejść obojętnie, ale kto wchodził na boisko, ten robił swoje. No to trochę taki, bym powiedział, lustrzane odbicie meczu z Los Angeles, gdzie no, walczysz trójką, giniesz od trójki i to trochę tak wyglądało. No tutaj w zasadzie wpadały wszystkie rzuty McCulluma. No to chyba był taki pierwszy mocny jego mecz w tym sezonie. Bo słuchaj, no już planujemy ten czwarty podcast od jakiegoś czasu i ja tu sobie nawet tak mam zaznaczone historycznie na kartce, co z tym McCollumem, tak? Już trochę nieaktualne. No nie wyglądało to dobrze. Bo trzy ostatnie mecze miał dobre. Bo jeśli strzelec gra tam poniżej 40%. Jeśli chodzi o skuteczność, to nie wygląda to dobrze. Słuchaj, on nadal ma od 0 do 3 stóp, ma 39% nadal. W tym obszarze miał jakieś w ogóle kosmiczne kilkanaście w pewnym momencie z tych najbliższych odległości. No i tak, i ten mecz z Bucks to taki przełom, miejmy nadzieję, bo... No już, tak jak mówię, już chyba trzeci jego całkiem niezły mecz tam wcześniej też chyba... Ciekawe dlaczego tak. Myślę, że powód może być ten, że on się trochę dostosowuje do tego nowego systemu. Tych mniejszych. No na pewno, na pewno. Chociaż wiesz, no on jest shooterem, no to strzelcy tak mają czasami. No, trochę raz jest dołek, raz jest górka. Ogólnie on poziom trzyma od lat. Tak, tylko wiesz, jeśli tylko jesteś strzelcem właściwie, tak? Twoje atuty to. No, on jest w zasadzie, jedna rzecz, jeśli to tracisz, to po prostu wygląda dramatycznie cała reszta. Tak. Ale mama go nakręciła, odpowiadając na twoje pytanie. Mama powiedziała, podkręć to stary. Aha. Dwa razy, raz tam chyba przez telefon, potem osobiście. No i widzisz, mamy się trzeba słuchać. Podkręcił. No, to chyba stawka meczu trochę go podrażniła, tak? Widać było od początku, że jest taki. Ale wiesz, co mi się bardzo też podobało, że Lillard mi się w tym podobał, że jak on zobaczył, że jemu siedzi, to w zasadzie wyłączył się z gry w drugiej połowie. Tak, tak. To co rzucał, nie wchodziło i widział, tak. że nie idzie mu, a po drugiej stronie, to czy CJ-owie, wręcz przeciwnie. No to mądrość Lillarda jest po prostu. No tak, wyobrażasz sobie Walla z Billem w takim... No nie, no właśnie... To jest siła i że oni są jakoś tam inteligencja emocjonalna u obu jest dobra, tak, oni świetnie się rozumieją i jakoś to działa, a w Waszyngtonie nie bardzo, no, nikt nie chce tam zejść z pozycji swojej. To tak powiedziałem o nich, bo tak trochę Blazers porównywano, trochę do Toronto w playoffach, trochę do Waszyngtonu co do ogólnej sytuacji, więc... Tylko widzisz, tu właśnie w takich wypadkach działa jakaś tam inteligencja, jakiś charakter, tak? Po prostu musisz iść na kompromisy, ustąpić czasami. Lillard ma, teraz spojrzałem jeszcze dzisiaj, ma najniższy usage rate w karierze. Tak. Ale efektywność jego wzrasta. Tam powiedziałeś, że McCollum z tych 0,3 stóp ma fatalną skuteczność, a Lillard właśnie przestawił się na granie bliżej kosza.
No, to już nie w tym sezonie. On ale tutaj czasu... skok, tu jest skok po prostu. Mhm. Tak? I dostaje się częściej na linię. Jeszcze częściej. Tak? Jeszcze częściej. No, on zajął w zasadzie a to są pewne punkty, bo on ma skuteczność 90% z linii. Ja patrzyłem na procenty też Lillarda, no to praktycznie wszystkie statystyki mu poszły w górę, poza minutami, no tak. Który gra o 3 minuty mniej. Podobnie zresztą jak McCollum, który gra o 4 minuty. Chwali to. To mówił, że nie czuje takiego napięcia, prawda, że musi zaraz wejść i nadrabiać, że czuje taką jakąś swobodę, jak patrzy na, z ławki na to, co dzieje się na parkiecie. Krzyczeliśmy o to od lat, szczerze mówiąc, może nie w ramach podcastów, bo takich no nie było. Oni przecież cały czas by... Ale pisali. Można powiedzieć, że nie było ławki, to musieli grać, no ale... Mhm. No jakby coś po tych latach dotarło do Stotsa i postanowił coś zmienić i działa. Tak. Znaczy działa, bo kolejny bohater, czyli Ivan Turner ciągnie to. Tak, chociaż zobacz, za 3 nadal 1-4 trafia. Tak, ale on kreuje, rozgrywa, tak? Tak, ma 2 asysty więcej. I w tych ostatnich meczach te pull-upy trafia, tak? Więc wiesz, on ma tam zbiórki powyżej 4, asysty powyżej 4. Wszechstronny jest. Tak, tak. Stosunkowo niewiele traci, jest też postęp. To czy nie ma dużo strat, tak jak miał. No, jakby miał pokazywać tutaj pierwszą trójkę w tym sezonie, to Turner byłby. No, ja myślę, że wiesz co, to różnie tak jest, jak ktoś grał w koszykówkę, to może też tak miał, że jest jednak... Różnica w grze, gdy trener na ciebie rzeczywiście tak stawia i to widać, a gdy jesteś jakąś tam czwartym, piątym graczem w rotacji. Bo on, mimo że oczywiście nie jest liderem tego zespołu, no to gdy wchodzi na boisko, to tym liderem jest i ma nim być. I to tak. Może też mu pomogło. Zapewne, no to zawsze działa, że jak czujesz, że ktoś na ciebie stawia. A nie, że stoi w rogu, jak CJ rozgrywa i dostanie właśnie trójkę z rogu. Tak, tak patrzymy na to i wydaje się, wow, przecież on zawsze to powinien robić, tak? Rozgrywać, kreować. On jest do tego stworzony, a nie do jakichś tam właśnie rzutów. Nigdy nie będzie dobrym strzelcem. I trochę tak pamiętam te nawet dyskusje na forum, jak był po tym transferze. Że to może być ciekawe, bo on będzie rozgrywał, tak, a CJ Lillard będą rzucali. Nie za bardzo to się wydarzyło potem. Teraz też się nie wydarzy, ale są inni strzelcy, do których może podawać. No właśnie. No i działa ten pomysł, tak, żeby zdejmować obu Lillarda i McColluma, zostawić ten cały rezerwę, tak. Po prostu to chyba jest klucz do tego bilansu 8-3. Znaczy te rezerwy nie tracą dystansu. Tak. No ale nie byłoby tego, gdyby stał. Ale wiesz, fajny jest ten line-up. On bardzo krótko ze sobą grał, ale jest bardzo mocno plusowy. Turner, Lillard, McCollum, Nurkic albo Collins, tak? I Aminu. To jest bardzo plusowy line-up, a on dostał niewiele minut. No ale to ciekawe, bo zobacz, bo tutaj Nurkic, Aminu, Turner masz 3 gości, którzy za 3 za bardzo. No niby w zeszłym sezonie, ale w tym to chyba już troszkę gorzej. A mówisz, że mimo wszystko to jest plusowe ustawienie mocno, tak? Więc, ale to mała próba, bo tam jest średnio, dostali chyba ze 4 minuty, tak? I wyszli na plus 7, więc to nie przeszkadza. Nie, bo te line-upy z Turnerem, no to są tam właśnie Stauska, Skari i oni tam po ponad 40% za 3 rzucają, tak? Collins też ma ponad 40% za 3, więc jest obudowany strzelcami, tak jak Oshley mówił w lecie. Kary wydaje mi się trochę jeszcze chyba jakby nie doszedł do siebie. Trochę jak na zaciągniętym hamulcu. Wiesz co, ja też tak myślałem, a to jest troszkę perspektywa ostatnich meczów chyba. Konkretnie kilku ostatnich, bo on początek miał bardzo dobry i on ma, słuchaj, za 3,44%. No tak, ale wiesz co, niedużo rzuca moim zdaniem. Znaczy, ma prawie, tak? Rzeczywiście go tam nie widać. Dominuje, nie? To jest dobre, bo trzyma Turner ten, jak powiedzieliśmy, ten skład, ten rezerwowy, ale dominuje i trochę tak mało tego Karego jest tam. Znaczy on za mało rzutów oddaje. Tam, no nie, już, metr, co gorsze, 3, 4 rzuty oddaje. Jak brat usiądzie na trybunach. To no tak, najgorszy to mecz. Ewidentnie tak, on spalił się. Zdeprymował biednego. Tak. Więc, ale to i tak nie jest jakaś tam kluczowa postać. Ale pewnie będą mecze, gdzie będzie musiał, to czy trafiać, żeby było dobrze.
No nie wiem, co z Mo. Tu jest słabo chyba. No właśnie, właśnie. Wiem, to jest taka, ale przedziwna historia, bo oni go zapowiadają, tutaj ma być probable, tutaj gra w ogóle, potem znowu. Wiesz, wrócił na dwa mecze, co z nim zrobić. Na dwa mecze i żeby nie było tak, że za wcześnie wrócił. Ale rozumiesz, to musi być jakaś taka kontuzja, która jest trudna chyba do oceny, bo no bo tak wprowadzają go, cofają, wprowadzają, no właśnie, cofają. No, wygląda na to, że mogą nie wiedzieć do końca, co jest. No a potrzebny jest. No ale bez niego 8-3, no. Dobre pytanie, jak długo? Tak? Cieszyć. Pytanie, jak długo, tak, oczywiście. No ale nie wygląda to, szczerze mówiąc, na to, żeby to się miało jakoś załamać zaraz. Znaczy tak, jeśli miałby wcześniej wrócić znowu i usiąść znowu na 10 meczów, 15, to niech poczekają te 5 dłużej, tak? I nie, no oczywiście. Rozpoznają sytuację. Jest Stauskas, Lajman coś tam też trafi, jakieś 2-3 trójki przy dobrych wiatrach. Ja się tylko obawiam, bo gramy trzema wysokimi tylko, tak? Właściwie 2,5, bo Meyer jest to połowa. No, jeszcze no. Słonigan wchodził, tak? No, ale daj spokój. No daj spokój, tak. Myślałem, że może to, to ja byłem, to ja go lubiłem. Z nas dwóch. Ale przyznaję się, że to było jakieś... Nie, tam jeden mecz miał taki okej, okay, walczył. Nie, tak, no to jest jakaś energia, to jest jakiś po prostu... Energia, tak. To jest taki, ale... no może nie konkretnie ten typ zawodnika, ale czekaj, był taki... Jak on się nazywał jeszcze za ery Aldridge'a? Człowiek, co takie paczki robił dobre, jeszcze przed Thomasem Robinsonem. W ataku tylko grał. Teraz, ale ten... chyba... Już wiem, o kim mówisz, że mam na końcu języka, ale sobie nie przypomnę. Cleveland chyba był wcześniej. No, Cleveland był. A mówisz o tym, który z Denver przychodził, tak chyba. O Jezu, też sobie nie przypomnę. No dobra, zostawmy to. W każdym razie Swanigan. Taki eksplozywny gracz. No ale właśnie to była czysta energia, tak? Jak Garbage, też... tak. No jeśli jakaś kontuzja przytrafi się, nawet przeciążeniowa od Nurkicza czy Collinsa, to nie mamy kim grać tam. No ale czekaj, no ten Myers... No Benjes będzie musiał wtedy, ale to i tak będziesz miał dwóch tylko, tak? No, on, ich nawet ilościowo jest za mało, moim zdaniem wysokich. No, w rosterze powinno być czterech wysokich. No nie wiem, w nowej NBA to... No przybiedzie na skrzydłach, no bo masz Lejmana, masz Aminu w tej chwili przy kontuzjowanym Harklesie. No tak. No to tak. Nie jest... Mam dla ciebie zagadkę. No, pewnie nie zgadnę, ale dawaj. No zagadka jest, powiem ci, oczy mi się otworzyły. Kiedy ostatnio Myers Leonard zablokował rzut? Ja grał w Illinois. Słucham? Ja grał w Illinois na koledżu. W koledżu. No, wiesz, ale słuchaj, prawie. Wiesz, że on nie miał żadnego, nie ma żadnego bloku w tym sezonie i nie miał żadnego bloku w zeszłym sezonie? No widzisz. 12 kwietnia 2017. No. Ostatni blok. A McCollum ma pewnie jakieś. A tego nie sprawdzałem, ale żeby nie pluć tutaj na Myersa, no to on jednak się przydaje w tym roku. Ma, nie wiem, 71% za dwa z kolei rzuca. Boże, tak patrzyłem na tego Brooka Lopeza. Myers no, jest takim... No tak. No, tak, ale to inny gracz zupełnie. No. Myers, ja mogę od Myersa, żeby tam wszedł na 10-12 minut, rzucił 2-3 razy za 3. Znaczy on na razie nie denerwuje, mimo że te trójki to tak trafia, też raz trafia. W każdym razie ma pewną pozycję numer 3 wśród wysokich. Niezagrożoną. Ale nie wygląda na tak zagubionego jak 2 lata temu na przykład, przynajmniej nie, w takim teście oka. Jest lepiej, no. Mamy dwóch dobrych podkoszowych. Ja już zdążyłem przereagować w tym sezonie. Już tam Nurkicza wyrzuciłem ze składu. Już Collinsem chcę w pierwszej piątce grać. Ale wiesz, jak ktoś wstanie o 6, obejrzy mecz i pisze się relacje, to nie ma się czasu na refleksje jakieś takie rozsądnie. To znaczy, wiesz, ja tak sobie o tym myślałem, okej, okay, no, znaczy Nurkicz pokazał w tych ostatnich meczach, że hola hola za wcześnie może, ale Collins oczywiście w pierwszej piątce by dawał radę, bez dwóch zdań dla mnie, tylko docelowo on ma fajną chemię z tym drugim unitem, no to po co to zmieniać, tak? Nie, ale to chodzi o to, że no, jest, to czy, nie, może jeszcze nie jest lepszym graczem, ale będzie za rok, za dwa na pewno. Jest innym trochę graczem też. Będzie kwestia, co zrobić z Nurkiciem za rok.
To mój hot take. I czy nie? Tak, myślę, dlaczego? Sam mówisz, że ich jest za mało. Słucham? Sam mówisz, że wysokich no, za ale, mało. Ale do Nurkicza za jego ciekawy kontrakt można kogoś pozyskać na inną pozycję. A Collinsem grać w pierwszej piątce i wziąć sobie na rezerwę jakiegoś wysokiego Johna Hensona, czy tam kogoś tańszego, kto będzie grał dobrze w obronie, zbierał. Mm-hmm. No. No nie wiem, za wcześnie na to. No jasne, że za wcześnie. Nie, mówię o tym swoim przereagowaniu. Także po którymś tam z meczów, jak mnie Nurkic wkurzył lekko, jak się dawał robić. Chyba z Miami. Chyba. Ale... Zach Collins, słuchaj, 64,8% effective field goal percentage. No właśnie. No. A jeszcze niedawno było tam pod 80 prawie, że. Tak, 40 chyba za 3 przy 4 próbach meczu, więc nieźle. Lepiej niż... Tak. Procenty to ma lepsze niż no. Lillard i McCollum. Sprawił osobiste. Trochę jeszcze tam to panowanie, to łapanie piłki, ktoś mu tam wypomniał i to jest trochę słuszna uwaga, że on tak tą piłkę jakoś dziwnie chwyta. Ale to... No jak, no na nie chwyta albo nie chwyta, to chyba o to chodzi. No właśnie, ale to drugorocznie. W każdym razie w tych rankingach jakichś tam tych drugoroczniaków jest w czołówce. Chyba największy postęp. No właśnie, drugi rok to nie jest łatwy, tak? Tak mówią. No, Donovan Mitchell na przykład. Przykład. Więc tutaj jest fajnie z Collinsem. Tak, Ben Simmons z Filadelfii też ma trochę kłopotów chyba. No, Filadelfia tam właśnie z ustawieniami ma chyba. Za dużo ich jest do pieczenia chleba. No, no u nas... No, ale co, rośnie nam drugi Rudy Gobert w tym Collinsie, czy... W Collinsie? No nie, no bo... Czy... Gobert za trzy nie rzuca, tak? Gobert za trzy nie rzuca, właśnie. No nie, no chodzi o to, że chłopak ma no, potencjał po dwóch stronach, taki wiesz. No. Może nie będzie wybitny tak w obronie jak Gobert, tak? Ale powinien być lepszy w ataku, moim zdaniem. Hmm. No, ale... Cóż, Gobert tam też chyba po 18 punktów ma ostatnio w tym sezonie, czy tak, jakoś tak? To trochę inna gra, wiesz, takie na loby, tak, prawda? Nie, no tak, to wiesz, takie porównywanie to nigdy nie ma sensu, bo nie ma tak. takich samych graczy. No, też, nie, zobacz, spokojnie się chłopak rozwija, dostaje minuty, gra ta w tych drugich kwartach, czasami kończy. Więc tutaj jest absolutny pozytyw. A powiedz, po Majersie drugi taki nasz ulubieniec, Jake... Też nie najgorzej, co? No, Jake wchodzi sobie na te, gra te pierwsze kwarty i trzecie. Później ginie. Raz ma 0 na 3, raz ma 2 na 5, tak, 3 na 6. To czy to nie jest gra? To nie jest gra, wiesz, jakiś, to nie jest tak, gracz taki denerwujący. Z zeszłego sezonu, to nie jest jakaś dziura. Tak, to, no mówię, taki Konaton z zeszłego sezonu. Tak. Nie denerwuje, nic wielkiego nie zrobi. Chociaż oczywiście, no, nie Boże, no, skrzydłowy by się tej drużynie przydał, dobry. No właśnie, właśnie. Taki był pomysł, zresztą sam chyba go zarzuciłeś. Tak, bo tutaj padło to na Twitter. Zmiany po Otto Portera za Evana Turnera i Mo Harklesa. Tak, to bardziej takie marzenie wykorzystujące jakąś tam tą potencjalną patologię. Tylko czekaj, od razu tu trzeba powiedzieć, że to w kontraktach wychodzi tak samo, bo kontrakt Portera to jest jakiś behemot totalny. No tak, tak, tylko już może w poziomie zawodnika nie jest tak równo zawodników, bo to Porter moim zdaniem w formie z głową oczyszczoną i skupiony na grze to jest top, 30, zeszłego sezonu, to jest top 30 zawodników tej ligi, tak. No obrońca 44% za 3. No tam... Tak jak szukaliśmy w zeszłych sezonach, tak jak sobie rozmawialiśmy, trójki, no to jest taka trójka, tak. I pewnie Turner czy Mo w pakiecie to byłoby za mało dla Wizards za Porter. Z drugiej strony, no teraz ten zespół działa, tak, więc to no też właśnie. Jakby jutro zadzwonił ktoś z Waszyngtonu, no to nie wiem, czy Oshley by taki był chętny robić taką wymianę, gdy właśnie się okazało, że ten Turner może być jakoś przydatny dla tego zespołu. Tylko jeśli znasz historię Turnera, to wiesz, że znaczy musi zakładać to, że to może nie potrwać długo. Aczkolwiek no, jest na niego nowy pomysł, tak? Więc to i właśnie. On to mówi przez całe lato, więc
Tak sobie nawet pomyślałem w pewnym momencie, że właśnie a propos tego, tej wymiany, że gdyby tego, takiej propozycji nie przyjąć, to, no to tak wygląda trochę na to, że ten zespół jest bardziej pod Turnera budowany niż pod Lillarda, prawda? No właśnie. Bo taki Otto Porter, no to jest idealna trójka właśnie do pod Lillarda McColluma. Świetny obrońca, jeszcze pewnie lepszy niż ten, no na pewno lepszy niż Harkless, prawda? No na pewno. I może Harkless też jest niezły. Czy nie, solidniejszy, tak. No. Solidniejszy, tak, tak, tak. No taka trójka, która... No a wydaje się, że... No bo Turner rzeczywiście, no to jest taki kontrast między tym, że był największym minusowym graczem w zespole i to z jakimś wielkim marginesem, a teraz nagle jest wśród liderów plusowych. Nie sprawdzałem dokładnie, ale cały czas jak tam patrzę na te kolejne mecze, no to jest dużo na plusie. Tylko pytanie, czy to są takie umiejętności, które tak trudno byłoby zastąpić? No właśnie, czy pytanie, czy na przykład no, Setkar nie mógłby rozgrywać, no tak, właśnie. Albo nie wiem. Bo teraz nie będzie rozgrywał, bo samcem alfą w tych rezerwowych line-upach jest Turner właśnie, tak? Tak. I może Set by umiał prowadzić, patrząc na to, co robił w Dallas, tak? Tak. Oczywiście to też są takie dywagacje, biorąc pod uwagę, że Waszyngton ma nóż na gardle, no bo jakby tam ktoś im rok temu Turnera i Harklesa zaproponował, to by się roześmieli w twarz i być może nadal by to się stało, więc tam pewnie jakieś piki by musiały zostać pododawane, nie wiem. Pewnie tak, no ale ten, tak jak mówiłeś, ten kontrakt Portera jest straszny, tak? On jest no jest straszny, tak, jeżeli oni chcą się przebudowywać tak porządnie, no to nie wiem, Walla Portera poddawać, chociaż Wall to też ma taki kontrakt ciężko handlowalny, no to kto wie, ale ciekawe, no na pewno ciekawe, żeby o tym sobie porozmawiać. No nie, tak, niekoniecznie. Portland jest w tym miejscu właśnie. Ja już myślałem też o Lowie, nie? Nie, ja bym nie chciał tu Lowa. Nie chcesz Lowa? Nie chcę Lowa. Znaczy mi brakuje, to czy ja chciałbym, to czy... No po co ci Love, jak Collins ci rzuca 40% za 3? Nie wiem, to tu rzuca. No, nie wiem, o czym. Ale masz Lillarda, masz McColluma, czy chcesz kolejnego człowieka, który... No nie wiem, wiesz, za Lowa to ja nie wiem, czy nie trzeba było McColluma oddać, nie? No to tym bardziej tego nie chcę. No nie wiem, tak myślę. Znaczy, ja jak oglądam mecze, to mi brakuje, przepraszam, to mi brakuje po prostu na tym skrzyle człowieka, który rzuca z 15 punktów tak regularnie. No tylko pytanie, ile jest jeszcze Lawa w Lawie? No może jest, nie wiem. No. Zdrowie pewnie jest. No właśnie, o to chodzi. No a jednak Lillard z McCollumem są... No można na nich polegać pod tym kątem. W ogóle cały ten zespół w zeszłym roku. Może tam jakaś po tych rojach Odenach przeszła miotła w sztabie medycznym i w przygotowaniu atletycznym. I... Lillard to zawsze był zdrowy byczek, tak? Tak, ile on tak. Tych meczów opuścił? No w pierwszym sezonie chyba zagrał 82 mecze. W trzecim coś mu się dopiero sypnęło parę. A przecież on tak miał dwa sezony bez meczu przerwy. McCollum jak przeszedł te kłopoty na początku też gra właściwie bez przerwy. Chociaż słuchaj, coś było takiego. Ty słyszałeś o tym, że on miał jakąś procedurę w lecie na kolanie? Mówisz o McCollumie. Tak. Tak, coś było. Tak. Coś tam wyszło jako zbany miał. Później, ten, tak, to, tak. A propos tego jego słabego początku, też tak się nad tym zastanawiałem. Być może. Tak, coś było. Ale generalnie no to oni są zdrowi, jak na to, co się dzieje. Na trzaskające kolana i kostki. W tej lidze. No to też jest plus właśnie. To jest ta przewaga Blazers, że w miarę są zdrowi. No ale szukając takiego, wiesz, przeskoku, bo ja nie wiem, czy oni jakościowo mogą zrobić taki skok na dłuższym dystansie i liczyć się w playoffach. Zobaczymy, no to nadal sezon młody, no to. Wiesz, no ja się cieszę, że jest wreszcie dobry początek po trzech sezonach bardzo podobnych. No że nie ma fal startu, no to... Zwłaszcza wobec tego, co tam w Houston... Ale będzie rzeźnia na koniec. Zobacz, Pelikany, Houston, Jazz. Lakers, Jazz, wszyscy są pod kreską w tej chwili. Właśnie, więc to ja tak myślę, kurczę, to tak nie będzie wyglądać. No nie będzie tak wyglądać, oni zaczną wygrywać, tak? No tak. Pewnie jakieś Sacramento i tam Memphis może z kolei w drugą stronę, kto wie. Ale no, na pewno będzie bardzo ciekawie. No to tym lepiej, że teraz mało tych porażek jest, tak, bo to się przyda. Teraz
te dwa mecze jeszcze z Clippers dzisiejszy i Boston i później wyjazd jest dosyć spory, więc to będzie ważne. No właśnie, co my tam potem mamy? Mamy znowu Los Angeles, już mam dosyć. Ja też mam dosyć tych Lakersów, chociaż wiesz co, chyba lepiej, że oni teraz z nimi grają, bo myślę, że oni będą chyba mocniejsi. No będą rośli na pewno, tak. Już była widoczna różnica między tym meczem na początku. A... Ja wiem, no to tak to odbierasz, że była? No oni też źle grali, tylko po prostu znaczy, nie ja dla mnie ten mecz Rondo wyjaśnił i on siedzi w głowie Lillarda. Okej. Okay. No, tam w tej trzeciej kwarcie Rondo po prostu. Ja to miałem takie wrażenie, że po prostu nic nie może wpaść z czystych pozycji Blazers. No to się zdarza. No to się zdarza, tak. Potem znowu Minnesota, też już to mieliśmy. Powtarzalny ten początek, tak. Jest strasznie. Ale później jadą na wschód chyba, tak? A, jest... A, i Wizards. No właśnie. A to Knicks, Wizards też w dobrym momencie. Knicks i Bucks znowu. I może to ktoś ma jakieś algorytmy na tworzenie tych... W drodze powrotnej Warriors. To będzie ciekawe. Czwartek Bucks, sobota Warriors i później znowu w domu i Clippers. Więc tak to wygląda. Taki mecz będzie ciekawy 1 grudnia z Denver. Och, Denver bym chciał zobaczyć, tak, no mogliby już z Denver grać szybko. Denver są w ogóle przedziwni, Jokic oddaje 2-3 rzuty w meczu i wygrywają. To czy dzisiaj przegrał? Ale żadnego rzutu chyba nie miał w ogóle w ostatnim meczu. Dzisiaj oddał jeden, ostatni. Jeden. Na zwycięstwo nie wpadł mu. Ale wiesz, ja tych meczów nie oglądałem, ale o co chodzi, to ten Murray tak rzuca? Nikt nie wie, o co chodzi, przedziwny jest. Człowiek oddaje 2-3 mecze, 2-3 rzuty w meczu, lider, a dzisiaj oddał jeden w ostatnich sekundach, jak powiedziałem, nie trafił. To nikt nie wie, co ma, ale on tam wymyślił. A kontuzję ramienia, jak Fultz. Tak, nie, w każdym razie. Znaczy, no, bilans mają dobry i grają dobrze. To, że tam ten backcourt robi Graham, Murray. Nie, bo się wróci Barton, wróci Thomas, posypie im się obrona. No, może. Znaczy tutaj jeszcze wiele się może zdarzyć. Wielu się może posypać i wielu się może odbudować. Czy Houston nie może tak grać chyba i muszą ruszyć. Jeff Bzdelik wrócił od razu tam Indianę poniżej 100 punktów. Oklahoma pewnie ruszy, chociaż nie wiem. Już ruszyło, 6 zwycięstw z rzędu mają. No właśnie, ale jak wróci Westbrook, to się znowu im posypie. No dobra, nie, nikomu tam nie życzymy źle. Blazers mają grać dobrze, więc... Tak sobie myślałem, ja już to od wielu lat, z wielu sezonów sobie myślę nad tym, zwłaszcza oglądając Portland, że jak zaczynasz czwartą kwartę i masz minus 20 w plecy, no. Czemu grasz dalej całą pierwszą piątką terystocie? Wiesz co, nie, minus 20 na początku czwartej kwarty da się odrobić. Wiesz co, no, ale to... Kogo oni tam tak doszli? Prawie się udało. Z kim? No, ale widzisz. Z Lakersami? No, z Lakersami, ale nie prawie się udało, tylko było tak może do 4 zmniejszyli. To jeszcze, żeby wygrać, to jeszcze jest daleko. No, ale to już 4 to 2 posiadania. Ale wiesz co, nie wiem, no ja tak sobie, tak jak mówię, już od dawna o tym sobie myślę, ile ty z takich meczów wygrasz? 1 na 10? 1 na 15? No będzie wielki nagłówek, ale czy te 12 minut dać odpocząć tym ludziom? W sezonie, który ma 82 mecze. Poza tym, wiesz, wcale bym się nie zdziwił, że jak tak sadzasz tych gości, to podobny procent wygrasz w jakimś totalnym zaskoczeniu, wejdą, wiesz, rezerwy i z rezerwami odrobią te 10 punktów i potem znowu starterzy wejdą. Nie wiem, ja się dziwię, no 20 punktów. No może tylko, dlatego, wiesz, że tylko jest Portland, nie? Młodzi tak, teraz. Może tak, jakiś honor dziwnie pojmowany, że nie odpuszczasz tak wcześnie meczu. No to... Ja nie wiem, czy to się tylko do Portland stosuje, ale to taka myśl ogólna. No. To być może są też inne zespoły, które też tak robią. Może to jest w ogóle w każdym tak... razie bardzo chciałbym obejrzeć akurat Simonsa z Trentem wcześniej. No więc właśnie, tak. Więc właśnie. Ten Simons wszedł tam, trójki nie trafił, ale później taki flutter fajny, taki makolomowy, że tak powiem. No ten gość ma taką lekkość, fajnie tam. Bez... Tak, no. On mi się bardzo podoba. No i chciałbym go zobaczyć na jakieś tam, że 3-4 minuty nie chociaż pogra. Trent Junior też zadebiutował, ale no nie był tak, to udany debiut. No jedną akcję miał. To czy punkty debiutanckie już ma na koncie. Ale był zagubiony. Tam. Jezu, jaki ten jego ojciec jest wielki, ja już zapomniałem. Tam siedział na trybunach. Silny skrzydłowy był.
Tak. No ale to wiesz, taki silny skrzydłowy. A wiesz, bo to w czasach silnych skrzydłowych. Silnych skrzydłowych, a nie jakichś tam szczupaków, którzy udają silnych skrzydłowych. To właśnie. Kurczę, tak czasami patrzę na te mecze, już trochę o tym rozmawialiśmy. Te rypanie tych trójek tam po 35 w meczu, 40. Jeszcze jak to wpada, to da się to oglądać, ale jak jest na poziomie 25%, nie mogę się do tego przekonać. Takie trzaskanie. No, ja nie narzekam za specjalnie na to. No, to jakiś taki, wszyscy rzucają. Zawsze najbardziej lubiłem rzuty za trzy oglądać i rzucać, więc... Tam niczego innego w swojej koszykówce nie umiałem niż rzucać ze trzy z moim wzrostem. Ale jakoś tak, jak się patrzy na to, nie wiem, jakieś zachwiane proporcje w tym wszystkim. No, do tego przyzwyczaić, bo rzeczywiście jest inaczej, zwłaszcza te trójki jakieś w kontratakach i tak dalej, tak? No tak, widzisz pustą przestrzeń przed koszem i ktoś tam oddaje trzy. Tak, to mnie rzeczywiście razi, jak można, można mieć pewne dwa, a jest tak. Ryzyko na trzy, tak. Ale ogólnie, tak jak rozmawialiśmy, no mi się ta nowa koszykówka nawet podoba. A te wyniki, zauważasz już tak, te wyniki, już nie ma tych wyników teraz tak w trzecim tygodniu. Grubo powyżej 100, już jest wyniki poniżej, są 98, 80 parę, to też nie źle się ogląda. No, ale Portland ma 16 tempo w lidze, więc tak w środku stawki. Ale są w tych statystykach nieźle, tam ofensywnie i w obronie są tak. No są, słuchaj, już ci mówię, na 100 posiadań są drudzy w ataku, 116 punktów i siódme miejsce w obronie, 106,2. No. Że no to przejść można powiedzieć. Bo no w większości tych wskaźników się poprawiają. Nawet te asysty im lekko drgnęły, które kulały. Czy już nie szorują dna, gdzieś tam są trzecie, czwarte miejsce mają od końca w tych asystach. W zbiórkach są wysoko. I jeszcze przodują w frekwencji na meczach. Pierwsze no, to jest super. Ciekawostka. No to tam zawsze byli w czubie, ale tam widziałem tam parę meczów było 100%. No to właśnie, no. Pewnie tak jest, tak. No znowu początek sezonu jakaś ciekawość, tak, co tam. Każdy przychodzi na Simonsa, tutaj stoc. Tam ci rodzice w koszulkach. A tak, tak. Gra. No chyba w Miami byli, bo oni gdzieś tam no właśnie, z Florydy są, więc chyba to oni byli. To Lucero pisał, tak? On tak, nasz wysłannik Lucero. Że przed nim siedzieli, tak? I to chyba rodzice, bo mają oboje koszulki tak, Simonsa. Całkiem prawdopodobne. Ale chyba tam nie zagrał z Miami. Nie wszedł. Nie no, wszedł co? Na jeden mecz. Rzucił no. Tego floaterka i chyba więcej nie wchodził. Nie, był chyba w drugim jeszcze, ale chyba nawet piłki nie dostał. Tak, ten człowiek jest jakoś dziwnie. Jeden raz siedzi w garniturze. To czyli jednego tylko w tych składu wstawia. Ja bym tego Swanigana wycofał, w ten garnitur wrzucił i dał. Już nie mogę patrzeć na to. Po zawiedziona miłość. No, to czy jakieś zauroczenie. Nick Stauskas, słuchaj, nie spudłował jeszcze osobistego w tym sezonie. No, w ogóle mi się strasznie podoba. Super jest, super. Kurczę, te wjazdy jego tam rozrywa tą obronę. Ależ jak on przytomnie oddaje z tych wjazdów, prawda? No, znaczy tak. To właśnie. To jest fajne, nie tak jak tam czasami ktoś wejdzie, widzi, że już nie daje rady i z paniką w oczach szuka tam kogoś na obwodzie. Tylko to w zasadzie nie ma strat prawie z takich jego podań. Nie no, fajnie wygląda na początku. Zobacz, Kanadyjczyk. Tam mu troszeczkę Uldo bodajże poturbowali ostatnio. Nie pamiętam, w kogo on tam wpadł. Tak, coś tam jest. Ale grał w tym meczu. Może i dzisiaj zagra. W każdym razie, a ja widziałem na Blazers Age jakąś fajną dyskusję tam na forum. Amerykanie się spierali, czy to jest człowiek z Litwy, czy nie. A wiesz, bo ja się, mnie też bardzo zaskoczyło, że ktoś napisał, że on jest z Litwy i to sprawdziłem. I on obywatelstwo ma kanadyjskie bodajże. Tak. No, nazwisko wskazuje, że jakiś tam przodków pewnie miał, ale Wskaz, on się urodził już w Kanadzie. No więc być może rodzice są Litwinami po prostu. Tak, albo dziadkowie już na pewno. No w każdym razie, no to litewska proweniencja to super rekomendacja. Tak. No, by to wszystko nie był miraż, tak, te wszystkie. No tak, bo tak jak mówiłem. Stał z kasy i tak dalej. W ostatniej naszej rozmowie taką tendencję miał, że on dobrze zaczynał wszędzie właściwie.
Tak, aż tak go przelustrowałeś? No czy nie, to słyszałem, to czy wypowiedzi czasu. Kibiców Nets i Kings. Okay. Tak, żebyśmy się nie podniecali, bo on i tu zaczynał dobrze. Później okay. To jest ważna informacja. No, to czy w ogóle nie? To nie podniecajmy się tym, nie podniecajmy się. Mam nadzieję, że wszyscy to czują, że tym... Nie, no czasem można się podniecić też. No to pojedynczą akcją, pojedynczy mecz. Jestem pod wrażeniem... Kiedy jak nie teraz? Może nie być okazji. Tak, zwłaszcza, że na początku sezonu to rzadko kiedy mieliśmy okazję. W przypadku Blazers. Nie, no to jest na pewno pozytywne. Ale tak? Nie, ten mecz z Bucks był fajny, tak intensywny. Taki na takim nerwie. Z tym ten z Indianą był bardzo fajny. Też. Z występem McColluma, takim no, hero. Więc takie mecze fajnie się ogląda. Nie z jakimś tam byle jakim przeciwnikiem. Szkoda tego Wizard, bo to trafimy zawsze na jakąś górkę. Tam tak jakoś dziwnie było. Ten trafiał te trójki, ten Morris. Nurkicz go krył, wiadomo czego nie... Stotz wysłał na niego Nurkicza, tak. Tak, no to takie dziwne było. No ja jeszcze do Collinsa wracamy. On w obronie jest, nawet jak nie widać tych, w statystykach tych bloków, tak? Tą presją, tym przemieszczaniem się. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, że Antetokounmpo ładował nad Amino, ładował nad Turnerem z góry, a były dwa posiadania chyba w trzeciej kwarcie, kiedy nic nie zrobił na Collinsie. Raz się wycofał, a raz taki prawie blok był, tak? I ta piłka nie wpadła. Długi chłopak jest i szybki, on po prostu tak, się znajduje tam, gdzie się go nie spodziewają. Tak, bardzo mobilny. I już widzę, że zawodnicy wiedzą, czują i już tak łatwo nie wchodzą. Tak. I to jest ten olbrzymi plus u niego. Już. Ale kurczę, to jest wiesz, ten Antetokounmpo naprawdę. No, dobrze był broniony i przez Turnera, i przez Aminu, i przez Collinsa. Tak, widzisz, nie? No, a miał chyba 11 wsadów. Tak, no, ładował tam w pewnym momencie niemiłosiernie. No ale to ważne, żeby resztą się zająć, kiedy masz takiego potwora, to reszta... Nie no, on tam zdobył co 20 parę punktów, no nie był to jakiś star game jako, tak? Ale myślę, że tak, ten mecz, jak mówiliśmy z Bucks, już jest 7 listopada, nie, co ja mówię, jest teraz przy tym wyjeździe będzie, to myślę, że się nastawią na rewanż. A w ogóle taka informacja dla słuchających, że rozmawiamy przed meczem z Clippers, bo to tak. Pójdzie na stronę pewnie już po dzisiejszym meczu. No właśnie, więc myślę, że będzie na pewno po Clippers, a spróbujemy zdążyć, żeby było przed tym meczem z Bostonem na stronie. Właśnie. A z takich rzeczy takich aktualnych, może i najważniejszych, to już ukazała się wersja trzeciej koszulki City, tak zwana. Jeśli kogoś to interesuje, takie estetyczne aspekty. No. Mówisz o tej, co McCollum pozował. Tak, tej czarno-szarej, tak? Czarno-czerwonej, tak? Znaczy, no ona jest czarno-szara z poprzecznym paskiem. No tak. Czerwonym. Mnie średnio się podoba. A ja bym sobie kupił. Ostatnio taki widziałem na Służewcu u Jokeya. Mam takie skojarzenie. Nie, no już wolę tą czerwoną z oponą. To tu się możemy, opony. Możemy się pięknie różnić. W ogóle, no tak, w ogóle to, jak widziałem większość tych koszulek innych klubów, to jest porażka. To, co ma na przykład Indiana, to, co ma Memphis, te City po prostu, to jest jakiś dramat. Albo Philadelphia. No ale to już... Może to jest, wiesz, dla młodszego odbiorcy. No nie wiem, to już rzecz... A jak z chińskiego... bazaru po prostu. Okay. Ktoś na Blazers Edge napisał na forum, że to wygląda jak piżama. Ale to już, no dobra, to już rzecz gustu jest, tak, co kto lubi. Piżamy to Rockets mieli. Dla mnie jest najważniejsze, to czy mają fajne podstawowe koszulki. Tego się jakby trzymam. Teraz jakbym miał kupować, to mu kupił Simonsa. Już. Już. Okay. A co, bo za chwilę może nie być po co. Jak będzie wiecznym rezerwowym. Mógłbyś tam, wiesz, albo kredziców usiąść. To będę, jak go gdzieś oddadzą jakimś dealu, to będę miał unikat. Tak. Koszulkę zawodnika, który grał w dwóch meczach. To czyja to była taka koszulka? O, Wigginsa w Cavaliers. No, na przykład. Koszulki, co tam były parę dni raptem do kupienia, nie? Śpieszcie się. Wszyscy żyją w jakimś tam NCAA teraz i Duke i jakimś Zionem Williamsonem. Nikt się NBA nie interesuje. Wszyscy o tym gadają.
No bo taki zwierz, no ale to tam Williamson super, a tutaj po cichu ten Barrett rzucił 30 ponad punktów, nie? Właśnie. Nikt o tym nie mówi. No. Więc już się kurczy. No trudno nie mówić o tym Williamsonie. Ludzie już się w kopadzie NCAA jarają. Ja nie mogę, nie mogę. To mnie najlepiej świadczy o NBA. No, NCAA się kończy, niech jeszcze. Jeszcze sezon 2 i zobaczymy, co tam z tego NCAA zostanie. Przyniosą się do G-League wszyscy. Zobaczymy. Nie? Mam nadzieję, że Sebastian Hetman nas nie słucha. Ja bym chciał, żeby nas posłuchał. No tak, ale wiesz to. Się odnieść. No dobra, więc mamy 40 minut naszej gadki o Blazers w listopadzie, na początku sezonu. W słonecznym, pięknym listopadzie. No, w jubileuszowym listopadzie. Mówisz o pięcioleciu bloga Blazers, rozumiem. Nie. No wiem, żartuję. Wybieram się na marsz, więc mówię. Tak. Tylko jeszcze nie wiem, który. Decyduję. Jest dużo do wyboru, tak? Tak, jak wygrają z Clippers, to... A, dobra, to tajemnica. Okej. Okay. A słyszałeś, że... Zapisują, śmiejemy się, jest 8-3. Trzecie miejsce na zachodzie. Słyszałeś na koniec, że niedaleko nas powstał nowy klub sportowy w Mazowieckim? To jaki? Odra Pruszków. Odra Pruszków. Super. No, tak. Mogą mieć kiepsko z kibicami. Taki suchar. Szczepcie dzieci. Dobra. Nie przedłużajmy. Wyczerpaliśmy temat. Dzięki wielkie. Zobaczymy się pewnie w grudniu. Który mamy? 8 listopada? No kto wie, może... A może jeszcze w listopadzie. Chciałbym, żebyśmy się zobaczyli przy 16-6 w takim bilansie. Tak ktoś na forum napisał, Jack, tak? Tak, byłoby miło, 16-6. A to jest jakieś wyliczenie konkretne, że tam są jakieś pewne porażki, pewne zwycięstwa? Nie, czy... dwa razy tyle zwycięstw i porażek, no. Okej, po prostu. No tak, rzeczywiście. Patrz, nie wpadłem na to. Ktoś pomnożył i mu wyszło całkiem nieźle. No tak. Najprostsze. No nie jest łatwy ten wyjazd, bo masz Bucks, masz Warriors, więc już można dwa razy dostać w czapę. No, zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.